Witajcie, kochani. W tym roku wszystkie drzewka, ziemię pod drzewkami obsadzamy kwiatami. Kwiatami, które pełnią jeszcze jakąś funkcję, oprócz tego, że są ładne, że zdobią. I posadziliśmy już krwawnik oraz podbiał. I kolejną rośliną, która właśnie pojawia się, gdy tylko wiosna do nas zawita, gdy robi pierwsze kroki, jest jasnota purpurowa. Wciąż wybieram jedno z dwóch. Moje tak lub moje nie. Tu mam pewność równą stu. Tak jak noce, tak jak dnie. Dziś jest wtorek, więc wychodzę. Spójrz, zostawiam w tyle las. Do was zawsze mam po drodze. Chętnie znajdę dla was czas. To jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazań, mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził moje dziś. To jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził moje dziś. I wczoraj pojechaliśmy do lasu na takie sąsiadujące pola, żeby zobaczyć, czy nie ma tam jasnoty purpurowej, a tymczasem okazało się, że jasnota purpurowa rośnie w naszym ogrodzie i to właśnie akurat pod drzewkiem. Jasnota purpurowa jest bardzo ważną rośliną dla pszczół przede wszystkim, dlatego że pojawia się i swoim pojawieniem się wyprzedza mlecze, wyprzedza mniszki lekarskie. Są takie apele, z którymi my się zgadzamy, żeby nie kosić trawników, żeby nie usuwać mniszków lekarskich z trawników, ponieważ zanim pojawią się inne rośliny miododajne, inne rośliny, które mogą być źródłem pożywienia dla pszczół, to właśnie to są te mniszki jako pierwsze. Ale właśnie zanim są te mniszki, to już są chociażby podbiały i już są jasnoty purpurowe. Jasnota purpurowa jest rośliną podobną do pokrzywy. Ale nazywana jest martwą pokrzywą, martwą purpurową pokrzywą albo purpurowym archaniołem. Dlaczego jest to martwa pokrzywa? Dlatego, że właśnie w odróżnieniu od pokrzywy nie poparzy nas. I nie ma właśnie tych takich kujących włosków. Dlatego też teraz, kiedy jasnota purpurowa ma kwiaty, no to nie sposób pomylić jej z pokrzywą, gdy ta ich nie ma, bo dopiero rośnie. Natomiast, gdy tych kwiatów nie ma, może gdzieś tam właśnie być mylona z pokrzywą. Dlaczego warto, żeby jasnota purpurowa była w naszym ogrodzie, albo w ogóle, żeby ją zrywać? Jest to roślina, która znana jest już od dawien dawna w tej takiej w ziołolecznictwie ludowym. Przypisywane są jasnocie purpurowej właściwości takie przeciwalergiczne, więc te osoby, które mają właśnie te wiosenne alergie na różnego rodzaju pyłki, to one mogłyby pić na przykład herbatkę z jasnoty purpurowej. Jest też rośliną bardzo dobrą na różnego rodzaju ukąszenia. I na przykład jeżeli spacerowalibyśmy w lesie albo na łące i ukąsi nas na przykład jakiś owad, to wtedy wystarczy zerwać listek jasnoty purpurowej, rozetrzeć go w dłoniach i posmarować to miejsce ukąszenia. Niektórzy nawet zalecają, że powinno się taki listek przeżuć, a potem dopiero obłożyć to miejsce, gdzie jest ukąszenie.
No i właśnie, jasnota purpurowa jest rośliną jadalną, co nie znaczy, że jest rośliną smaczną. My przyzwyczajeni jesteśmy do pewnych smaków, a te właśnie dzikie, jadalne rośliny, one mają właśnie w sobie taki dziki smak. Nie każdemu to smakuje. No ale jeżeli na przykład dodalibyśmy liście ziele jasnoty purpurowej do sałatki albo na przykład do zupy, no to możemy to zrobić i wtedy ten taki charakterystyczny dla dzikich roślin jadalnych smak gdzieś się zgubi. Widziałam też, jak ktoś jadł taką piękną kanapkę i na pewno, gdy tutaj ta jasnota purpurowa troszeczkę podrośnie, czy będzie jej więcej, to będziemy jeść nasz własny chleb obłożony tylko kwiatkami jasnoty purpurowej. Niektórzy boją się zbierać dzikie rośliny, ponieważ nie znają ich zbyt dobrze, podobnie jak to jest z grzybami. Ludzie mówią: ja zbieram tylko te grzyby, które znam. Podobnie właśnie jest, jeśli chodzi o rośliny. No, jasnota purpurowa z jednej strony jest łatwa w identyfikacji, ale z drugiej strony może być pomylona. Chociażby z bluszczykiem kurdybankiem, który to bluszczyk kurdybanek różni się kształtem listków od jasnoty purpurowej. Różni się też tym, że jego łodyżki zwykle nie rosną do góry, tylko właśnie płożą się tak jak bluszcz. No i ma też kwiatki innego koloru, to bardziej te kwiatki wpadają w taki niebieski kolor. Ciekawe jest, że jeśli chodzi o jasnotę, jest jej 5 odmian. Jasnota nazywa się lamium i to jest jasnota purpurowa, jasnota biała, jasnota różowa, która właśnie uważana jest za jasnotę trującą, i jasnota plamista oraz jasnota żółta. I wiecie, że tylko gatunkiem rodzimym jest jasnota plamista, która nieraz właśnie ma takie listki w plamki, gdzieś tam takie wybarwione. Natomiast wszystkie inne rodzaje jasnot są tak zwanymi roślinami antropofitami, czyli to są rośliny, które zostały tutaj albo przywiezione, albo w jakiś sposób przewędrowały, i z tego względu, że są bardzo, bardzo długo elementem naszego krajobrazu czy ekosystemu, no to my uważamy, że to są rośliny rodzime. Ale tylko ta jasnota różowa taką jest. Jasnota plamista. Może tak samo będzie z nawłocią, bo przecież też mamy kilka odmian nawłoci i nie lubimy nawłoci, czy ludzie nie lubią nawłoci kanadyjskiej, dlatego że nie jest to nasz polski rodzimy gatunek, ale podobnie jest z jasnotą. Tyle, że jasnota takich właśnie nie budzi odczuć. Więc w zasadzie jasnota jest dosyć takim przyjemnym okazem, rośliną, która może gościć w naszych domach. Jest też polecana, jeszcze tu wrócę właśnie do właściwości jasnoty jako zioła, na różnego rodzaju dolegliwości, tak zwane brzuszne. Wzmaga produkcję soku żołądkowego, pomaga w problemach z wątrobą, wspomaga produkcję soku trzustkowego i jest również rośliną, z której robi się ocet. I jeżeli ktoś na przykład takie problemy ma, no to wtedy może pić łyżkę octu z jasnoty purpurowej, mieszaną do 3/4 szklanki letniej wody i to sobie po prostu popijać. I na pewno jasnota purpurowa dołączy, czy ocet z jasnoty purpurowej dołączy do naszej kolekcji octów, tylko będziemy musieli poczekać, aż tej jasnoty będzie troszeczkę więcej. Jasnota purpurowa charakteryzuje się też tym, że właśnie tutaj nieraz ta górna partia listków staje się właśnie taka bardziej fioletowawa. I jeszcze jest jedna ważna
kwestia, jeśli chodzi o jasnotę purpurową i dlaczego będzie jej dużo w naszym ogrodzie, bo jeżeli okaże się, że ona jest tylko w tym miejscu, chociaż zapowiada się w wielu innych miejscach, to po prostu ją będziemy rozmnażać. Wiesz, kochanie, kto bardzo lubi jasnotę purpurową? Nie wiem, nie wiesz, królik. Królik, to może i królik lubi, ale jest ona, bardzo, bardzo lubią jasnotę purpurową kury. O. Więc gdy my będziemy już mieli kurki w takim wieku, że będą mogły jeść to, co im przygotujemy, a co jest przeznaczone dla większych kur, to po prostu takie posiekane drobno rośliny jasnoty purpurowej będziemy dawali naszym kurom. Ciekawe, że jasnota purpurowa bardzo często właśnie rośnie w towarzystwie pokrzywy, tak jakby właśnie jedna chciała udawać drugą. I przed chwilą miałam okazję właśnie dowiedzieć się, że tutaj obok mnie jest pokrzywa, a nie jasnota purpurowa, bo już mnie oparzyła. Piękna. Co jest też ciekawe, że jak dotkniemy jej łodyżki, to ona ma taką czterokanciastą łodyżkę, czyli jeżeli byśmy ją przescięli, to przekrój tej łodygi będzie kwadratowy. O, jasnota właśnie tak pięknie sterczy, podczas gdy bluszczyk kurdybanek płoży się po ziemi. Więc cieszymy się, że jasnota purpurowa jest w naszym ogrodzie. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, world is happy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okej, walk this way, miej swą korzyść z pracy. To, co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję, zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie, jesteś okej, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, świat się cieszy z pracy mej. I'm